Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite. Co tam u was słychać? Opowiadajcie oczywiście w komentarzach. Moi drodzy, przed chwilą grałem sobie pierwszy meczyk i odpadłem już na pierwszym pojedynku. Naprawdę miałem mega długą przerwę od trybu Fortnite, ale jesteśmy i zobaczcie, jakiego tutaj mam Nissanka fantastycznego. To jest moje ulubione auto do driftu, po prostu je uwielbiam. Bardzo dużo mi pisaliście o tym, Lucek. Wow, dostałem, what? Titan Warrior Concept? Chyba był do wygrania, jeśli zrobi się właśnie teraz tryb Fortnite, okej. Oh! Dobra, zagapiłem się na auto. No dobra, nie mieliśmy dużego wyboru, no nie? Patrzcie, mogę sobie myszką wybierać. Chyba ostatnio jak grałem w tryb Fortnite, to graliśmy właśnie na konsoli, a teraz gram na komputerze. Także lepsza grafika, lepsza, no płynność w sumie chyba taka sama, no nie, ale lepsza grafika. Mnie to pociesza, zobaczymy jak nam pójdzie, może zrobimy pojedynek Garbi kontra Garbi. Ej, patrzcie, jestem gdzieś w krzakach? Co ja tu robię? Nic, musimy sobie jakoś poradzić, trudno się mówi. Ja jestem chyba na zboczu tego wulkanu. O ja, do tej lokalizacji mało się spawnowałem. I nie wiem, czy tutaj coś wokół... O, już coś widzę, okej. Nie jest źle, jeden dropik gdzieś tam z daleka. Na poprzednim meczu, jaki sobie grałem, taki na rozgrzewkę przed odcinkiem, nie było w ogóle żadnego dropu, ja nie wiem. Ej, wiecie co, ja sobie muszę chyba zagrać w Forza Horizon 4 i przypomnieć sobie, jak tam się grało, bo ja pamiętam, że tryb Fortnite, czyli tryb Eliminator w Forza Horizon 5 dużo lepiej tam działało. To znaczy, mapka była mniejsza, częściej spotykało się graczy, ale też było więcej dropu, wydaje mi się. Okej, okay, zobaczmy sobie, co my tutaj mamy. O, Lancer, pamiętam, że to była dobra wpra. Zabieramy. O kurczę, nawet przyciski pamiętam. Nieźle. Dobra, szukamy przeciwnika. To jest dobre auto do tego, żeby niszczyć. Ej, zobaczcie, gracze są. Ta gra już jest na rynku od tyle czasu, a dalej sporo osób gra w Eliminatora. To dobrze. To jest najciekawszy chyba tryb w całym Forza Horizon. Najbardziej taki wredny, no nie? Tutaj można robić takie zagrywki, że to jest szok. Ouuu! Tu widzę, że ktoś na skraju mapy sobie jedzie. Chyba właśnie w tym miejscu, co ja dropa zebrałem, tak na marginesie. Zaraz go... Ouuu, shit! Ty, on jedzie chyba do dropa. Chyba tak. Coś tu kombinuje. Gdzieś się tu kręci. Chyba coś zgarnął, tak. Chyba coś zgarnął. Co on ma? To jest... O, nie, serio, co oni tu mają za wpływ? To jakaś porszawa? No dobra, to jest chyba 10. poziom tego fokusa, czy tam fiesty. Kena bloka, słuchajcie. To nie wiem, czy dałbym mu radę. Dobrze, że kogoś innego wyzwał na pojedynek. Ej, jakbym pojechał tutaj trochę w lewo, to bym zgarnął takie dobre auto? Wiesz, jak się zaczynał meczyk. Kurczę. Ej, wiecie co, ostatnio, znaczy... Od czasu, kiedy graliśmy ostatnio w tryb Fortnite, grałem sobie w inne gry wyścigowe i tak przychodząc tutaj do Forzy, trochę łatwiej mi się jeździ. To znaczy, wydaje mi się, że trochę lepszego skilla mam niż kiedyś w prowadzeniu auta. Zobaczymy, jak mi będzie szło tutaj w Forzie Horizon 5. Ja pierniczę, ile dropów! Raz, dwa, trzy, cztery! Pięć, sześć, siedem! I na kamienie wleciałem, okej, żeby mnie teraz nikt nie spotkał. Aż się zagapiłem na to wszystko. Ariel Nomad tu jest. Tu mamy BMW. Biorę BMW. Kurde, Nomada chyba nie opanuje. Mimo tych umiejętności. Dawaj, chodź BMW. Bierzemy cię. Nie pamiętam tego samochodu, jak on sobie radził. O kurde, ktoś tu już... O, dzień dobry. Oh my god, jedziemy. O, shit. Będzie to trudny pojedynek dla mnie. No nic, no. Pamiętajcie zasadę, jedziemy do końca. Samochody, no może w tym przypadku to nie obowiązuje, to jest Honigan RS200. To jest Honigan RS200, to jest kurde szatan. Ale samochody bardzo szybkie czasami są trudne do opanowania. Więc ja liczę na to, że on się gdzieś rozwali na dach. O, dzień dobry. Dzień dobry, rozwalił się na dach. Okej, jedziemy, jedziemy. Słuchajcie, ja mam bardzo stabilne auto, ja mam SUVa. Nawet się nie bawię w to, żeby jechać gdzieś tam asfaltem. Jadę na przełaj. To jest auto ciężkie, więc wszystko tu będzie ładnie taranować. Nie będzie dużo prędkości przy tym tracić.
Inaczej jak w przypadku RS200, które już mnie tu podgania i bierze lewą stroną. O nie, oby nie trafił, oby nie trafił, ej. Patrz. Dawaj BMW, dawaj BMW. Nie no, to jest niemożliwe, żebym to wygrał, patrz. To piórnicze. Ej, uwierzysz w to? Co tu się stało? Jo! Ja muszę sobie tu ustawić jakiś pulsometr. Czekaj, padam szybko. O nie! Aaaa! To mi się włączyło. O! Bo nie miałem pada włączonego, tutaj nie mogę wybierać na kierownicy, którą rzecz chcę sobie wziąć, no nie? Na koniec. Ja sobie na następny odcinek podłączam pulsometr. Właściwie mam podłączony pulsometr teraz. Nawet pokazuje mi, że mam 90! W spoczynku mam normalnie 65 pulsu, a teraz mam 90. No tak jak grałem w Dead Space'a, w ten taki horror, na streamku, to miałem puls właśnie gdzieś koło tylu. O kurde! Ej, mam furę z 10 poziomu, ja już nic nie muszę robić do końca tego meczu. Wiesz, zbierać, ścigać się. Ja już mogę czekać na ostateczny pojedynek i koniec. Ale nie, my oczywiście co robimy? My się oczywiście będziemy ścigać. Szukamy tu przeciwników jakichś fajnych. Tutaj mamy, o, mamy Jeepa. Jeepa. Yeah! Jedziemy. Myślę, że mam spore szanse, żeby go pokonać. Dawaj. RS200 Honigan, to jest Honigan, ja nie mogę w to uwierzyć. Ja nie mogę w to uwierzyć, że takie auto wygrałem. Nie, że zdobyłem z jakiegoś dropa czy coś, tylko wygrałem w BMW X5M. Wow. To BMW X5M to będzie chyba moje auto szczęścia teraz. Woo! I do punktu. Pyk. Ja nie wiem, jak ten gość wtedy z nim ze mną przegrał. Nie no, dobra, zdarza się. Wiecie, że tutaj nawet czasami masz kozacką furkę, wszystko super. Jedziesz, pyk, a jakiś mały kamyczek i się zatrzymujesz, wiesz, w miejscu, nie? Dobra, ja anuluję, oczywiście zostaję przy RS200. Słuchaj, napęd na 4 buty. Czego tu więcej chcieć? Okej, za mną jakiś gościu. Czekaj, czy zaatakuje? Czy zaatakuje? Gdzie my jesteśmy w ogóle? Dawaj go. Co on to? To ucieka? Nie, masz to dobre auto, dawaj. Myślał, że go nie zauważę, czy co? Poszedł. Ale nie, ciśnie, on ma też dobre auto, ono jest szybkie. Tylko jego minusem jest to, że ma napęd na tył. I no, ciężej będzie mu się rozpędzać tutaj na tych offroadach i tak dalej. Co innego RS200. Dobra, o! Shit! Oh, dobrze, to jest lekkie auto. Czekaj. Gdzie tu jest? O, oh, kurde, nie widziałem tego! Nie widziałem tej mety! Gości już mnie podganią. Już srałem, ale jest dobrze. O, oh, kurde, jaki mam puls? 90 dalej, okej. Okay. Ja zostaję przy tej furce, to jest dobre auto. 10 graczy pozostało już tylko, to już będzie koniec meczu. Możemy sobie zobaczyć na mapkę szybko. To już się ten ostatni krąg robi. Powoli. 10 graczy to już można robić ten ostateczny pojedynek, wiecie o co chodzi. I teraz powinienem pojechać na jakiegoś dropa i zgarnąć auto z poziomu 5 na przykład, no nie? Kurczę, ale powrót do trybu Fortnite, ekscytujący. Normalnie na następny odcinek odpalam sobie pulsometr. Będziecie widzieć na kamerce, jaki mam puls w którym momencie, bo byłem mocno teraz podjarany, nie? Tym, co się tutaj wydarzyło. Ja pierdziczę, co to było? Okej, okay, dobra, tutaj mamy ziomeczka. No dawaj, chodź. Kurde, trzeci poziom, ach. Myślałem, że będzie jakiś lepszy pod koniec, kurczę, mecza. Dałem ciała, no, nie lubię takich słabych wyzywać, bo te pojedynki wtedy nie są takie, wiesz, ciekawe, takie ekscytujące, nie? To jest po prostu jazda z punktu A do punktu B i tyle, no. Ciężko to naprawdę przegrać. Zobacz, 336, 7, 8... 40 nie było, ale 300, to jest, kurde, wystarczająca prędkość, umówmy się, no nie? Dla mnie ważniejsze jest to, żeby ten samochód był sterowny, miał napęd na 4 koła, co ma. No i żeby łatwo było go opanować, czyli żeby najlepiej hamował w miejscu z każdej prędkości. Ten samochód akurat wszystko ma w pakiecie, także naprawdę jest to dobre auto do tego, aby sobie wygrywać.
Dobra, mamy. Nie wybieramy tu żadnego funko. Tak, patrzę, żeby dobrze kliknąć, bo jak kliknę źle w prawo albo w lewo, to będzie katastrofa. Ale no, głupio by było, jakbym chciał samochód przeciwnika, który miał trzeci poziom, zrezygnować z Honigana, no. Dobra, tu mamy jakiegoś ziomeczka. Ja już rozgrzewam trąbik. Muszę sobie klakson policyjny dać do tego trybu. On ma bronko, to nie są żarty. To nie są żarty, tu trzeba uważać. Jedzie na skraj strefy. Dobra, mam go, mam go. 10 kontra 10, lecimy! Uuu! Dawaj, 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 bronko jest szybkie, ale mi się wydaje, że RS200 jednak trochę lepszy. O, dawaj, 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 dawaj. Ostateczny pojedynek, boy. O nie, już po mnie. Oh shit! Co tu się stało? O, jedynka mi się wybiła, fuck, chciałem trójkę. To było nawet lepsze niż koniec meczu. 6. pozycja. Wow! Widzicie, gościu przeleciał nade mną! Ja pierniczę! Puls 90! Widziałem, że mnie tam z naprawdę potężną prędkością dogania. A tą końcówkę powinienem właśnie sobie na spokojnie pojechać, bo jego też tam rzucało, też tam się wywracał. Też jechał na pałę, bo już wiedział, że wszystko albo nic. Nie? I to było na zasadzie, kto się mniej rozwali, nie? Na tym tutaj ostatecznym pojedynku. Znaczy ostatecznym, no na moim ostatnim, że tak powiem, który niestety przegrałem, ale i tak jestem mega zadowolony z tego, że zdobyłem RS200 w takim szalonym pojedynku. Kurde, to było coś pięknego. Oho, tutaj coś dwóch typków do siebie podjechało i nie chciało się ścigać? Ja sobie zdobyłem takiego makanika teraz. Zobaczymy, ten typek ucieka. To chyba oznacza, że ma słabe auto, albo bajtuje mnie. I zaraz wyskoczy 10. poziom. Ja tak robiłem na jego miejscu, jakbym miał dobre auto, tak bym właśnie robił, żeby się ścigać. Ale no patrzcie, wcale nie jest tak łatwo mi go dogonić. I mamy poziom, no słuchajcie, mam poziom trzeci, on ma poziom drugi. Come on, jedźmy i tak jedziemy w tą samą stronę. To przy okazji się pościgamy, prawda? Gościu skręcił w ogóle gdzieś tam w lewo. Nie wiem, o co chodzi. Ej, ciekawe, czy spotkam kogoś z was podczas tych pojedynków tutaj? Tak cały czas patrzę, czy nie zdarzają się jakieś polskie niki, ale jeszcze chyba nikogo takiego nie spotkałem z polskim nikiem. Dajcie znać w komentarzach, czy gracie często w tryb Fortnite. Może się nawet umówimy na konkretną godzinę. Nie, że na live będę grał, tylko że powiem, że na przykład o tej godzinie będę nagrywał odcinek i czekam na was w grze na pojedynki. Ciekawe, czy uda się zrobić jakiś taki symulowany zlot, na zasadzie, że jakimiś emotikonkami będziemy się porozumiewać tutaj w grze. Nie wiem, no, ciężko zauważyć, czy bym był z wami w sesji, no nie? Ale to byłby chyba fajny pomysł, żeby coś takiego zrobić. Okej, mój mechanik poradzi sobie tutaj fantastycznie, wiecie co? Wydaje się, że to jest dość lekkie auto, bo jak uderzałem w jakieś tam drzewka, albo jakieś tam krzaki, czy coś takiego, to samochód całkiem mocno zwalniał. Okej. Dobra. Mamy Audi S1, dobra, pamiętam, że to nie był dobry samochód. A, i musimy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz zrobić. Musimy napisać petycję do twórców Forza Horizon 5, żeby robili nam rotację samochodów tutaj w tym trybie. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, żeby oni nam co jakiś czas, na przykład co miesiąc nawet, albo chociaż co 2 miesiące, zmieniali samochody w trybie Fortnite. Samochodów w Forzie jest ponad 700? Mogliby praktycznie codziennie zmieniać te samochody tutaj, no nie? A i tak by im się ta pula długo nie wyczerpała, wiecie o co chodzi. Bo tak to cały czas, o, na przykład takie Audi, jakieś tam inne samochody. A tak to by było jakieś urozmaicenie i byłoby ciekawiej, wydaje mi się, nie? Tutaj mamy jakiegoś ziomeczka. O kurde, Maserati! O shit, ale to wyczuł pięknie. Dobra, może być ciężko, trzymam się na razie asfaltu. Maserati kontra Audi S1.
Gościłeś offroadami. No, na offroadach może mu pójść lepiej. Pamiętam, że moja audiczka, którą jadę teraz, niestety, ale potrafi się rozwalać na offroadziku, więc trzeba tutaj uważać. Mimo, że on jest daleko, to i tak jestem całkowicie skupiony na tym, co robię, bo może być naprawdę kłopot w momencie, kiedy będzie jakaś hopka. O! Albo będzie trzeba wyminąć drzewa, jak to. Czy między drzewami powinna sobie poradzić ta audytka, nie? Byleby nie jechać nią za szybko, bo ona ma, wiesz, nisko zawieszona, jest mały prześwit. Jak coś tam zahaczy, to może się wywrócić na dach łatwo. Przy dużej prędkości, ale przy małej nie powinno być źle. I boczkiem. Woohoo! Pamiętajcie, szarpanie ręcznego to nie jest drift. Tutaj chodziło nam tylko o to, żeby zrobić takie wejście w finish. I udało się. Robiliśmy. Wybieramy Focusa RS. Wydaje mi się, że mniejsze auto, zgrabniejsze, fajniejsze. Okej, tu jakiś boy. Co on tu robi? On jest w pojedynku? On skończył pojedynek, dobra. Ktoś tu kombinuje. Pa. Jedziemy. Ósmy poziom kontra piąty. O kurde, to będzie ciekawy pojedynek. Jedziemy. Ford Focus. Czy Fiesta? Nie, Focus RS. Kontra... O, Lamborghini. Czy to było Lamborghini Murcielago? No way. Jedziemy, spojrzał sobie typek na mapkę, czuje się pewny, nie? No bo, wiesz, miał czas, żeby sobie tą mapkę obadać, ale my jedziemy przez las, a w lesie co trzeba? Trzeba co chwilę hamować i co chwilę gaz do połowy, bo może być naprawdę kiepsko. Okej, zjeżdżam na asfalt, no na asfalcie to murcie... O, shit, ale mi się trafił typek! Na asfalcie to murcie lago mnie niestety porobi, no. Ach, byłem już rozpędzony, cholera. Ajajaj, 900 metrów. No nie, no nie. Typek sobie patrzy na mapkę. Patrzenie na mapkę jest dobre, ale czasami jak mamy taki, wiesz, jakieś takie słabsze autko, no nie ma na to czasu nawet, żeby sobie tak szybko kliknąć. Ja mam to przypisane pod jeden przycisk i jednym przyciskiem sobie klikam, jednym przyciskiem sobie wracam do gry i od razu mam jakby podgląd na mapkę. Mogę wam zaraz pokazać, jak będziemy w jeździe dowolnej. A jak widać, właśnie w tym momencie będziemy. Okej, okay, u mnie to wygląda tak, że tu mam przycisk na kierownicy, klikam go sobie, wracam, klikam, wracam, klikam, wracam. I mam taki duży podgląd od razu na całą mapkę, taki sobie skrót klawiszowy zrobiłem. W ogóle, skoro już jesteśmy przy patentach, to pokażę wam coś ciekawego. Patrzcie, co ja sobie tu zrobiłem. Tutaj mam normalnie cały mój kokpit, a tu mam taki piękny wiatraczek. Co wy na to? Ten wiatraczek sprawia, że mam piękne chłodzenie tutaj na siebie. Wiecie, jak to ułatwia sprawę? Naprawdę mega. Ktoś mi zgarnął dropa sprzed nosa. Nie wiem, czy ktoś mnie zaatakuje tutaj, bo ja jestem taki wiały, goły i wesoły w tym moim garbi. Ej, strasznie szybko te dropy znikają, a przed chwilą miałem takie usiane przede mną dropsy. No kurde, wszystko pozabierali. Ach, no nic, jadę w kierunku balonu, może tam czeka mnie coś dobrego. Nie wiem, na razie... No widzicie, jak jest, jest jak jest. O, wjadę sobie tu na górę. O, jest tam jakiś drop. No kurde, widzicie, ktoś go zgarnął akurat w tym momencie. Akurat w tym momencie, co powiedziałem, co pomyślałem nawet o nim. W tym dokładnie momencie ktoś mi go zabrał. Ech. Okej, okay, jestem sobie na górze. Rozejrzyjmy się. W sumie całkiem niezła miejscówka, co? Żeby patrzeć sobie dookoła, co się dzieje. Problem w tym, że kompletnie nic się nie dzieje. To znaczy, gdzieś się tam ludzie ścigają, spoko jest. 55 osób jest na sesji, to dużo. Ale ja nie mam czym jeździć. Wiecie co, ja mam parę trików w rękawie, jeśli chodzi o tryb Fortnite, ale wygrywanie Garbim na pewno nie jest jednym z nich. To jest ciężkie auto do wygrywania i naprawdę, jak się nie znajdzie jakiegoś dropa w miarę szybko, to jest kiepsko, no. Jest, ten samochód jest jeszcze wolniejszy niż Mini Cooper z Forza Horizon 4. Wow. O kurde, dobra, chyba trafiłem. Patrzcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, idziemy patrzeć, co nam tu obsiało. Ja mam wrażenie, że wszystkie dropy z całej mapy skondensowały się tylko i wyłącznie do tego miejsca. I proszę bardzo, piąty poziom. Jeszcze sobie zajadę do tych innych dropów i zobaczę, jak tam sytuacja wygląda, bo może okazać się, że no, będzie coś lepszego. Na przykład dziesiąty poziom Honey Gunner z 200 albo coś podobnego. Nic, przejadę się. Ech. O, tutaj mamy jakiegoś dwóch ziomeczków.
Jeden w Bronco. Chodź Bronco. Dawaj, będzie fajny pojedynek. Czy ja poprzedni pojedynek wygrałem z Bronco? Chyba też takim samochodem jechałem, nie? Siódmy poziom Bronco. Dawaj Bronco, damy radę. Jest, wyjechałem, okej. Okay. 2,7 km. Bronco, siódmy poziom. To chyba jakoś można było skracać w tą. Ach, dobra, pojadę już. Oh shit, ale mnie porobił. Przejedzie tam typek? Przejechał, o kurde, ale mnie zrobił. No nic, zobaczymy dalej. 2 kilometry, cholera. To też nie jest Polak, nie? Jakiś Wildcats. Jedzie na ślepo, na offroad, okej. Okay. To dobrze, ja pojadę asfaltem szybciej. Mam nadzieję. Nic. Próbuję jechać tak. Będę miał większego Pomaxa, ale czy szybciej się zbliżam do celu? Nie wiem. Ryzykuję, słuchajcie, to jest moja jedyna karta przetargowa teraz. O, kuźwa! Audi RS7 na samym początku mecza. To mi się podoba. Takie rzeczy akceptuję. Oho, tutaj mamy dwóch typków. Jeden goni drugiego, a ja przyłączam się na trzeciego. Czym on jedzie? Czy on jedzie Garbim? Nie no, pierwszego poziomku nie będziemy wysywać. I to jest dokładnie pierwszy poziomek. Przejęzyczenie? Ale fajnie wyszło. Tu drugi poziomek. Nie no. Dobra, Maserati możemy... O czekaj, bo tu inny gracz się tutaj dołączył do zabawy. Wyzwie Mini Coopera? Nie Mini Coopera, kurde. Czekaj, ty mi daj spokój, ja chcę tutaj tego. O, tego! Kurde, trzeci poziom! Dobra, zobaczymy. Porsche Macan kontra Audi RS7. Zobaczymy tutaj na offroadach. Myślę, że Macan trochę ma przewagę, ale trzeci poziom kontra dwukrotnie wyższy, no... A, zobaczymy. Myślałem, że z tym Maserati się tam ścignę, ale no nie pykło. Nie chciałem tych pierwszych poziomów wyzywać, bo to jest takie... Ja nie wiem, jak można mieć na przykład szósty poziom i wyzwać pierwszy, tak? Zresztą pojedynki Garbi kontra Garbi są fajne, no bo wtedy, wiesz, tylko i wyłącznie umiejętności, no nie? Prowadzenia samochodu. Raczej może bardziej znajomość mapy, nie? Poszukasz miejsc, w których będziesz mógł po prostu sobie zjechać z górki i, wiesz, szybciej nabrać prędkości i tyle. No i tyle. No to też są jakieś tam umiejętności, tak? Znajomość gry i tak dalej. No dobra, no, dojechaliśmy. Taki pojedynek, niezbyt. Myślałem, że uda się złapać Maserati. Czy wy to widzicie? Jeepa! Jeden z lepszych samochodów w ogóle w tym trybie udało się wylosować. Bardzo mi się... Odpowiada mi to. Podoba mi się. Teraz możemy wziąć w obroty tutaj jakichś graczy. Zobaczmy nam... W centrum strefy. Nie wiem, czy uda mi się kogoś tutaj na blisko ustrzelić. Tam coś widzę, że czerwonego jechało przed chwilą na końcu tej drogi, na tym zakręcie. Czerwone szybkie, czy Audi Quattro? Właśnie nie wiem, ale ciśnie tą drogą? No, ładnie ciśnie. Tak jakby chciał jakieś swoje auto piękne ukryć i nie dać się złapać? Kurde, który to poziom? Będzie dobrze, chyba czwarty to ma, nie? To jest Lancer, zdaje się. To jeszcze nie ma tragedii. Lancer jest dosyć szybki. Myślę, że jest szybszy od Trailcata prędkości maksymalnej, ale Trailcat, no wiadomo, lepiej się będzie rozpędzać, prawda? Ucieka. Nie no, który on ma? Poziom czwarty chyba. Powinniśmy dać radę. Co on robi? Patrz jak ciśnie. Nie no, czwarty? No, czwarty. A, to tak. Można, ale bez szału. Bez szału pojedynek. Dobra, tutaj w lesie trzeba uważać. Ładnie pojechał. Na czuja, ty. Dobra. 2,5 km, także mamy dużo czasu, aby dojechać do celu. O, co? Ej, te drzewa są... What? Ej... Jak to? Przed chwilą takie zniszczyłem, o co chodzi? Ja pierniczę, ale dziwne. Dobra, trzeba chyba
Wiecie co, wszystkie te drzewa omijać, tak mi się coś wydaje. Pojadę sobie kawałek tutaj. Zobaczę, czy dobrze na tym wyjdę. Tam trzeba w pewnym momencie te piramidy, te świątynie ominąć. Nie jest taka prosta sprawa. Nie mogłem wjechać wcześniej trochę. Ale, ojej, czekaj, odbić już. Wiecie co, ja mogę przegrać. Tak to uginąłem. Au, 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 au. Jedź. Chyba przegrać. O nie! O nie! Lancer, rozbij się gdzieś tam, no! O, i przegrałem. Takie już fajne autko miałem i przekombinowałem. Ej, patrzcie, tutaj mam jakąś tabliczkę nową. XP. O, serio? Ja myślałem, że już wszystkie zebrałem. Nie no, mam jeszcze 192 na 202. To trochę brakuje, no nie, do wszystkich. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało i miło spędziliście czas, że poprawiłem wam nastrój. Zapraszam was na kolejny pojedynek z trybu Fortnite i generalnie z Forza Horizon 5. No i co? Trzymajcie się. Do następnego. Hejas!